Odbył się bez żadnych zakłóceń, ale jak zapowiadano, w ścisłym reżimie sanitarnym. Koncert Totus Tus swoją premierę w Raciborzu miał w niedzielę, a mieszkańcy, którzy z uwagi na ograniczenia nie mogli go obejrzeć na żywo w kościele świętego Jana Chrzciciela, to możliwość mieli z domu dzięki transmisji online. Koncert Totus Tus rozpoczął się o godzinie 18 w niedzielę 18 października w kościele świętego Jana Chrzciciela na Ostrogu, a jego transmisję na żywo z uwagi na obowiązujący limit wiernych. Dzięki racibórz24.pl i raciborskiej telewizji kablowej można było również oglądać na kanale YouTube. Jako jeden z wielu w tym roku koncertów w Polsce upamiętniał wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową oraz wpisał się w obchody stulecia urodzin Jana Pawła II. W Raciborzu przy wsparciu Urzędu Miasta w ramach zadania konkursowego zorganizowała go Raciborska Orkiestra Dęta Plania pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka, która wraz z zaproszonymi wokalistami zaprezentowała widzom program oparty na oratorium Piotra Rubika. W ponadgodzinnym koncercie swoją muzyczną wrażliwością ze słuchaczami w ławkach, jak i przed ekranami dzielili się Justyna Galda, Estera Mistrzak, Maja Czyż oraz Michał Gasz, którzy zaśpiewali zarówno solo, w duetach, jak i wspólnie, co w ten chłodny wieczór chyba najbardziej rozgrzewało obecną w kościele publiczność. Całość wciąż jest dostępna w internecie, więc kto nie widział, zapraszamy do oglądania. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość to światła, serc je przecina. Dopóki kocha się dwoje ludzi, słońca na niebie Bóg nie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość to dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Świat się nie kończy, świat się zaczyna.